Jesteśmy w przededniu bardzo istotnej rocznicy. 26 maja 1941 roku na falach Atlantyku rozegrał się jeden z bardziej fascynujących bojów II wojny światowej. Oto zespół komandora Viana, zwany Warriors, czyli Wojownicy, złożony z 6 niszczycieli, dopadł Bismarcka i towarzyszący mu przez pewien czas Prinz Eugen, który wkrótce się oddzielił. Samotny Bismarck miotał się, trafiony w stery, nie bardzo mógł rozwinąć szybkość i uciekał w stronę francuskiego Brestu. Oczywiście Francja była pod okupacją niemiecką. Po pewnym czasie pogoni, to już była noc, zespół musiał niestety zawrócić, dlatego że kończyła im się benzyna, czy też paliwo. A jedyny, który jeszcze miał pełne baki, był nasz ORP Piorun. W czym jest ciekawostka zawarta? Otóż tych 4, czy jak mówią inni, 5 wojowników reprezentują każdy inny kontynent. Był to niszczyciel HMS Kozak, Sikh, Maorys, Zulus, a nawet Siuks się gdzieś tam przyplątał. I teraz, gdy owych 5 niszczycieli musi zawrócić, komandor Vian naszemu komandorowi Pławskiemu poleca: przytrzymaj Bismarcka. Flota brytyjska już z wszystkich możliwych stron płynęła, z Gibraltaru, z Bermudów, z wszystkich portów Anglii, Irlandii i czegoś tam jeszcze, żeby osaczyć tegoż właśnie zbrodniarza morskiego, który zatopił dumę floty brytyjskiej, HMS Hood. Hood był wspaniałym okrętem, ale ze względu, no, delikatnie powiedzmy, pychę brytyjską, żeby mógł odwiedzać wszystkie okręty imperium, nie był uzbrojony, żeby mógł wpłynąć do płytkich portów. W związku z tym spełniał rolę wizytacyjną, ale gdy przyszło do pojedynku, już 3 pocisk Bismarcka trafił w komorę z amunicją i cały potężny, nieopancerzony okręt liniowy wyleciał w powietrze. Teraz trzeba było dokonać krwawej zemsty i do tego posłużył Piorun. Symbolicznie był to Piorun, który wypuścił ze swej ręki 4 kontynenty, a może 5 kontynentów, w stronę Bismarcka. Polacy, tocząc 2-godzinny pojedynek, gdzie kilkakrotnie wchodzili w zasięg artylerii Bismarcka, puszczając zresztą torpedy w jego stronę, no niestety dystans był zbyt duży, wypełnili swoją funkcję. Bismarcka nie stracono na moment z oka, a o świcie dobiła go flota brytyjska. Ale co jest ważne, to była nasza polska sprawa, porachunki ze słynnym żelaznym kanclerzem Bismarckiem, którego dziedzictwo, którego spadek poszedł na dno razem z okrętem jego imienia. To tyle co naszej rozprawy z Niemcami, a teraz przejdźmy do sprawy rosyjskiej. Otóż do tej pory bitwa ta nosiła całkiem inną nazwę. Ja się ośmieliłem wprowadzić nazwę Bitwa pod Kościuszkowem. Co to jest? Nie było do tej pory takiej. Gdzie ona była? No, nazwy nie było, ale bitwa była. Kościuszkowo bowiem nosi nazwę wieś, która się kiedyś nazywała Trygubowa. I o nią właśnie stoczono potężny zresztą, bardzo krwawy, bo aż 3000 naszych tam padło, bój z niemiecką dywizją grenadierów. Ponieważ 20 km na południe było miejscowość Lenino, no to nazwano to bitwą pod Lenino. Ale oczywiście była to nędzna propaganda. Pod samym Lenino, owszem, była bitwa, ale Rosjan z Niemcami. No żeby się te bitwy nie myliły, trzeba trzymać się tych miejscowości, w których bili się Polacy, a nie jakieś 20 km dalej leżące Lenino. Były to Połzuchy na północy, gdzie ruszył pierwszy pułk polskiej dywizji, i Trygubowa na południu. Bitwa toczyła się przez 2 dni, 12 i 13 października. Kiedyś, jako dzieci pamiętamy, był wtedy Dzień Żołnierza Polskiego. No, ukradziony oczywiście, bo przed wojną już mieliśmy Dzień Żołnierza 15 sierpnia. I pewnie tak by się ta bitwa nazywała,
gdyby nie fakt, że z okazji jakiejś tam rocznicy, bodajże 25, wieś Trygubowo przemianowano na Kościuszkowo. No skoro ona się nazywa Kościuszkowo, więc żeby wiedzieć, gdzie ta bitwa była, mamy polską bitwę II wojny światowej 1943 roku pod Kościuszkowem. Serdecznie Państwu polecam.